30 czerwca zakończy się działalność chodzieckiej fabryki porcelany. Ta była związana z miastem od 150 lat. Powodem likwidacji zakładu jest wzrost kosztów produkcji i płac. W ostatnich latach fabryka zatrudniała niemal 500 osób. Był to jeden z największych zakładów pracy w regionie. Człowieka aż żal ścisko, bo przepracowałem sporo lat, a teraz szkoda mówić. Brak słów na to. Brak słów. Tyle lat istniało i zamknięto. No brak słów. Dziedzictwo nasze to jest, wzięli to, zaorali, można powiedzieć. Już w 2019 roku doszło do pierwszych zwolnień w chodzieckiej fabryce. Z pracą pożegnało się wówczas blisko 200 osób. W lutym tego roku Polska Grupa Porcelanowa poinformowała o planach likwidacji wytwórni. W tym samym czasie Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął rozeznanie lokalnego rynku pracy. Urzędnicy przygotowują się do przyjęcia dużej liczby bezrobotnych. Płynęło zawiadomienie, tak jak powinno to być, została likwidacja zakładu pracy i my zaczniemy działać w ramach naszych środków od lipca. Największą grupę zwolnionych stanowić będą kobiety. Części z nich przysługuje prawo do świadczenia emerytalnego. Fabryka wietrzy również magazyny. Na zorganizowanym kiermaszu porcelany pojawiły się dziesiątki klientów z chodzieży, a także piły wągrowca czy trzcianki. Co mi wpadnie w oko, to po prostu zakupię. Nie ma, że jest z jednego gatunku, że jest jeden serwis na przykład, tylko trzeba szukać. No ciekawe są rzeczy, szkoda tylko, że nie chodzieskie już. Produkcja porcelany ma zostać przeniesiona do Ćmielowa. Polska Grupa Porcelanowa zapewnia jednak, że marka Chodzież nie zniknie z rynku.